Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. To, co wychodzi z serca człowieka, to czyni go nieczystym. Ale też to, co pochodzi z serca człowieka, może uczynić go czystym. Serce mówi nam o wartości i wielkości przeżyć duchowych. Jakie jest serce, taki człowiek? Nie jaki jest intelekt, ale jakie jest serce. Serce to najbardziej wrażliwe i piękne miejsce w człowieku. Zobaczmy, że nasze ludzkie uczucia mają charakter duchowy. Człowiek może przejść nagle od podziwu do gniewu, od miłości do zazdrości, od szlachetnego zapału do fanatyzmu. Jakie zatem złe uczucia wychodzić mogą z ludzkiego serca? Choćby takie jak gniew, złość, irytacja, zły humor, antypatia, pogarda, zdenerwowanie, wściekłość, strach, niepokój, przygnębienie, wstręt, zazdrość, ambicja. Tam, gdzie jest namiętność, tam zaciemnienie rozumu i niszczenie wolności. To czyni nieczystym. Wczoraj przeczytałem taką ciekawą myśl, że tam, gdzie jest pycha, tam jest zaciemnienie ludzkiego umysłu. Człowiek przestaje myśleć wartościami. Zobaczmy, pycha jako zasadnicze zagrożenie dla ludzkiej relacji, dla odniesienia naszego do Pana. A jakie dobre uczucia mogą wychodzić z człowieka i czynić go czystym? To są te dary Boże, dary Ducha Świętego. Miłość, radość, skrucha, przebaczenie, nadzieja, bojaźń, wdzięczność, wzruszenie, zachwyt, czy też autentyczny ból, prawdziwy smutek. One między innymi przyczyniają się do czystości naszego serca. Daj mi poznać, Panie, to, co wychodzi z mojego serca i czyni mnie człowiekiem czystym. Ale daj mi także poznać to, co czyni mnie nieczystym.